Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś będziemy skupiać się na modyfikacjach, jakie przeszło to auto po to, aby lepiej radziło sobie w terenie. Dziś również mamy specjalnego gościa, Krzyśka z Columbus Cars, który wykonał te modyfikacje. Siemano. Krzyśka mogliście już poznać w jednym z poprzednich odcinków. Pojawił się w odcinku z Dodge Ram Poland. No i tam opowiadał o samochodzie wyprawowym Tomcal. Tak, dokładnie. To był Rebel Tomka, który bardzo, bardzo mocno eksploatuje swój samochód w terenie. Wtedy miałem okazję opowiedzieć o tej modyfikacji. No wtedy też byłem sama. Tutaj dzisiaj jest nasza koleżanka, firmowa maskotka. No i skupimy się dzisiaj na tym pięknym, pomarańczowym, jaskrawym Rebelu. Widzowie, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądało auto przed modyfikacjami, mogą sprawdzić link w opisie, a już teraz zobaczmy, co zostało zrobione z tym autem. A więc Rebel, jak Rebel, ale to jest niezwykły Rebel, szczególnie teraz. Nasza przygoda, tak jak Marcin zaznaczył, rozpoczęła się od instalacji tego bagażnika Go Reno. No i tak się pod nim rozwinęła myśl coraz bardziej. Co jeszcze możemy zrobić? Założenia Marcina były takie, że nie jest to samochód, który on wykorzystuje gdzieś tam do ciężkiego off-roadu, czyli nie jeździ, nie katuje, nie upala. To jest bardziej auto wyprawowe, taki można powiedzieć adventure touristic. Oczywiście z możliwością wjechania w jakiś tam trudny teren, czy poza drogami asfaltowymi. Kolejną modyfikacją był ten przedni zderzak, Addictive Desert. Jest to zderzak dedykowany do modelu Rebel, w sumie jedyny na świecie w tym momencie. Firma amerykańska, można powiedzieć, produkt bardzo dobrej jakości, nie tani. Teraz nie będę mówić o cenie, no ale można zaproponować jakiś mniejszy samochód. I co? Kolejna ważna rzecz, wyciągarka. W tym przypadku jest to wyciągarka OFD Ursa o dźwigu 12500 funtów OFD. I VAR w tych samych fabrykach składa ten sam sprzęt, więc można powiedzieć, że jest to sprzęt dobry jakościowo, za troszkę bardziej rozsądne pieniążki niż na przykład VAR. I co? No i potem wybieraliśmy się do kolejnego, najpiększego etapu, czyli lift zawieszenia, poszerzenia nadwozia i nowe kółka. Zacznę od poszerzeń. Są to poszerzenia Bushbacker dedykowane do modelu Rebel. Tak samo jeden producent na razie robi takie. One się różnią troszeczkę tą długością z przodu, bo właśnie Rebel ma inaczej skonstruowany przód. One zostały pokryte w tym przypadku takim delikatnym raptorem. Docelowo może kiedyś to ulegnie zmianie, bo już są jakieś plany, prawda Marcin? Tak, plany są. Nad Linexem myślimy. Kolejną rzeczą to jest zawieszenie Ranch Country, lift sześciocalowy. Wybór padł na wersję z pełnymi amortyzatorami z przodu i z tyłu na pełnych sprężynach. Jest to takie rozwiązanie troszkę lepsze od bazowego, ale nie tak zaawansowane jak na przykład zawieszenie z amortyzatorami coilover, z zasobnikami zewnętrznymi. Na razie nie czuł Marcin takiej potrzeby, sprawdza mu się to zawieszenie do tego, do czego używa, ale w każdym momencie możemy je rozbudować o jakieś profesjonalne amortyzatory Ranch Country Vertex bądź Fox. Kolejna sprawa, no to te piękne kółka, które widzimy. Felmi XD model Boomer chyba, z tego co kojarzę. To nowy model Felg i fajna rzecz jest w nich zastosowana, nawet nie widzieliśmy o tym zamawiając je. Mianowicie dekielek centralny jest statyczny. A więc jest tam sobie w środku jakieś łożysko, magnes. I jak się koło kręci, to dekielek stoi w miejscu. Taki fajny bajer. Felga o rozmiarze 20 cali, 10 cali szeroka.
tym przypadku ma to sens z tego względu, że szeroka felga wystaje, można powiedzieć, na równo z oponą. Do takich zastosowań off-roadowych to przeszkadza, wiadomo, że uległaby zniszczeniu, a tak mamy bardzo duże krycie opony. No tutaj też taka imitacja bedlocka, wiadomo, że to jest imitacja, ale ładnie to wygląda. No i opony Toyo Open Country MT, bardzo dobra opona, nie tania opona, mile nas zaskoczyła, jest to, mimo tego, że to jest MT, gdzie jest dość cicha, można powiedzieć, że to jest naprawdę opona, która sprawdza się w każdych warunkach, bo i na asfalcie całkiem przyjemnie się na niej jeździ, nie? No nie jest jakaś taka bardzo głośna. Ja byłem wręcz w szoku, jak wsiadłem, bo w porównaniu do na przykład MTEK z innych producentów, nie będę ich wymieniał, ale troszkę bardziej budżetowych, no to jest to cicha opona. Te pierwsze, które miałem, strasznie szokowało. Tak. Okropnie. No a jest to MTEK, czyli cały czas możemy ją wykorzystać w ciężkim terenie, w błocie i ona się tam sprawdza. Dobrze, wracając do przodu tego Monstera, bo to już można powiedzieć, że to jest Monster Truck, i do naszego zderzaczka, o którym była mowa. W nim zastosowaliśmy jeszcze lampę roboczą Ranch Country. To jest 30-calowa lampa, wygięta bóg. Black Series, a więc takie czarne tło. Nie ma tego chromu. No idealnie ona się tutaj sprawdza, bo gdzieś tam w jakichś ciężkich warunkach wiadomo, że nam ładnie oświetli i pozwoli pracować, wyjechać, bądź oświetlić gdzieś kolegów, którzy w tym czasie walczą wydostaniem się z trudnego terenu. Tutaj w seryjnym zderzaku był zastosowany taki pałąk z tymi LEDami, które teraz widzimy na bagażniku. My żeśmy to przenieśli, te LEDy, na bagażnik dachowy. O wiele lepiej to wygląda, lepiej się sprawdza, no i przede wszystkim jest legalne. Lecimy dalej. No i tylny zderzak, o którym na początku nie było mowy, a gdzieś tam się jednak urodziła myśl w głowie. No i Marcin się zdecydował. To samo Addictive Desert, produkt premium. Mamy tu fajne szekle, uchwyty, które możemy wykorzystać na szekle, czy tam gdzieś do ewentualnie wydobycia się z ciężkiego terenu. Tak samo tutaj w te miejsca dedykowane wjechały lampy robocze Ranch Country Black Series. One w tym przypadku są podłączone dodatkowo pod wsteczne. Wracając jeszcze do zawieszenia, na które zdecydowaliśmy się razem z Marcinem, jest to zawieszenie 6-calowe Ranch Country, najbardziej popularna marka w tym momencie. Można powiedzieć, że przez ostatnie lata bardzo, bardzo jakość wykonania wzrosła, też się silnie rozwija liczba produktów, mają teraz swoje fabryki wybudowane w Stanach, tak więc to już nie jest w tym momencie tak, że wszystko jest gdzieś tam produkowane w Chinach, robią to też sami w Ameryce. Ale do czego zmierzam? Taki 6-calowy lift, jak tutaj, tak jak wspomniałem, z wersja na pełnych amortyzatorach z przodu oraz sprężynach z tyłu. Idealnie sprawdza się gdzieś tam w jakimś takim lekkim off-roadzie, na szutrach, na piaskach, czy też w użytku codziennym na drogach. Ale jak się obudzi zwierz we właścicielu, który tam stoi bawić telefonem, to zastosujemy tutaj na przykład Foxy. Amortyzatory Foxa z zewnętrznymi zasobnikami olejowymi, no ale to też są z tym związane bardzo wysokie koszty. Same amortyzatory do takiego samochodu, na przód, na tył, to trzeba liczyć około 20 tysięcy złotych. No i oponka, już rozmawialiśmy, ale jeszcze powiemy o rozmiarze tej opony. Tutaj zastosowaliśmy 37-calową oponę, czyli 37 cali rozmiar. Chodzi o obwód 13,50, to jest szerokość opony. No i R20 to jest rozmiar felgi. Jest to numeracja, jest to rozmiarówka calowa. Moim zdaniem dużo prostsza, intuicyjna. Amerykanie jak coś robią, to u nich wszystko jest takie bardziej dla ludzi. Wracając do tematu, co najbardziej zmieniło oblicze tego samochodu, co było najbardziej spektakularne? No wiadomo, że lift zawieszenia, nowe koła i poszerzenia. Po prostu samochód z takiego
wąskiego, małego jamniczka nagle stał się wielkim, napakowanym pitbullem. Tak to wygląda. Koło seryjnie w Rebelu, tam w seryjnie to nawet nie wiem dokładnie jakie jest, 35 cali chyba? Na osiemnastkach, dokładnie. W każdym razie ty miałeś koło 35 cali na Feldze 18 z liftem Ranch Country 3,5-calowym. Ten lift był wersją bez amortyzatorów przednich, tam były podkładki, więc to rozwiązanie z tego, co sam mówiłeś, nie było za dobre. Auto było takie mocno sprężyste, podskakiwało gdzieś tam na wybojach. Moim zdaniem nie jest to lift, który się powinno stosować w jakimkolwiek offroadzie, ewentualnie tylko i wyłącznie do jazdy na asfalcie. No i te poszerzenia, poszerzenie nadwozia w tym przypadku i wyrzucenie dystansów, których nie będę się wypowiadać, no bo my nie lubimy stosować dystansów. Wiadomo, że czasami stosujemy, jeżeli klient chce uprze się, by dostawić koło seryjne, bądź ktoś głupi drogie felgi źle dobierze, te można stosować ten dystans, ale podstawą każdej modyfikacji jest to, aby tak dobrać koło, felgę, wielkość opony i ET, aby nie trzeba było stosować dystansu. Co ja mogę powiedzieć o tym badaczu? No Gourino, więc jest to produkt dobrej jakości. Gourino jest marką znaną, która robi akcesoria do pick-upów, do tego typu samochodów. I wybór wpadł w tym przypadku na ten bagażnik. Mieliśmy do wyboru albo OFD, on był taki troszkę prostszy, tańszy, albo ten Gourino. Gourino ma ładny design, ładnie się kłada włók na dachu. Warunkiem było to, że samochód ma panoramę, bo ten egzemplarz ma panoramę, więc Marcin zaznaczył, że trzeba zwrócić na to uwagę, żeby ona dalej była funkcjonalna, żeby się otwierała, zamykała. Producent nie napisał nic na temat tego, czy jest kompatybilne, czy nie jest. Musieliśmy to sami sprawdzić, zmierzyć i tam na nasze zapytanie odpowiedzieli, że powinno być ok. To było tak dokładnie. To okazało się, że nie jest do końca ok, troszkę brakowało tego miejsca, ale poradziliśmy sobie bardzo szybko z tym problemem. Zastosowaliśmy tam podkładki dystansowe w punktach mocowania. No i teraz jest w pełni funkcjonalny dach. Marcin sobie go tam lubi otwierać, jak ma załadowane z góry, sprawdza, czy wszystkie walizki są na miejscu. Auto po tych wszystkich modyfikacjach spełnia moje wymagania. Byłem już z nim na wyprawie we Włoszech, w Dolomitach i Trydencie. Spisało się w zasadzie idealnie. Chciałbym też Was zaprosić, jeżeli nie widzieliście wcześniejszych moich odcinków, do tego, jak jeździmy ramem w terenie z Wojtkiem i z Michałem. Naprawdę, to była dosyć niezła przeprawa, jak na mój pierwszy raz. Wiele osób mnie pyta, gdzie zostały wykonane te modyfikacje, także Columbus Cars. Naprawdę, Krzysiek zrobił świetną robotę. Ja jestem zakochany w tym samochodzie, co tu dużo mówić. Jeździłem różnymi samochodami i to naprawdę jest, jak dla mnie, na dzisiejszy stan auto najlepsze, które miałem, auto wyprawowe. Tu można spać, tutaj można się umyć. Jeszcze mam kilka w głowie małych modyfikacji, ale to już robię gdzie indziej, bo Columbus Cars tym się nie zajmuje. Także cieszę się, że spędziliście z nami ten czas. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, jeżeli chcecie zrobić swoją modyfikację w samochodzie. No i co? Lecimy do przodu.